imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Poprośmy Maryję, ta, która przyjęła Słowo Boże i która pokazała nam, jak Bóg kocha. Prośmy ją, aby stawiała się za nami, abyśmy umieli słuchać Słowa Bożego tak jak ona, abyśmy umieli kochać tak jak ona i nieść Chrystusa tym, którzy żyją w lęku i w ciemnościach. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Usiądźcie. Moi drodzy, od razu zaczynam. Wczoraj zdaliśmy sobie sprawę, że ten opis biblijny stworzenia człowieka, a także jakby wejścia grzechu spowodował, że zostaliśmy jakby ukąszeni przez tego węża. Przez to, że nie za bardzo wiemy, gdzie jest prawda, gdzie jest fałsz. Przez to, że czasami nasze drogi są kręte. I jeżeli będziecie w czwartek na liturgii, gdzie będzie między innymi obrzęd obmycia nóg, zauważcie, dlaczego Jezus obmył nogi Piotrowi. Bo jeszcze jedna jest charakterystyka węża. Wąż przylega całym ciałem do ziemi. Jest jakby naprawdę tym stworzeniem ziemskim. On cały jest pokryty kurzem, ziemią. To znaczy jest cały czas żyje w prochu ziemi. I zobaczcie, człowiek tylko stopami dotyka ziemi, ale całość jest skierowana ku Bogu. I dlaczego Jezus mówi do Piotra, umyję ci nogi? On mówi, ty, Panie, nie będziesz mi mył nóg. I Jezus mu mówi, jeżeli ja ci nóg nie umyję, nie wejdziesz ze mną do królestwa. A on wtedy mówi, to obmyj mnie całego. Mówi, nie, ty jesteś już obmyty, masz chrzest. Ale coś jest, co pozostaje jeszcze styczności z ziemią, styczności z wężem, więc dlatego Jezus umyje Piotrowi stopy, jakby pokazując, że chce go uwolnić od tego, gdzie wąż ukąsił nas. A jak widzieliśmy wczoraj, charakterystyką ukąszenia jest lęk. Boimy się. Boimy się głupot. Widzieliście, jesteście z jakiej szkoły? Z Prowicza. Ja z Prowicza. Macie jedno z najlepszych. Ja wczoraj byłem w szkole, miałem okazję i odwiedzić i profesorów, i dyrektora, i zobaczyć, w jakiej szkole jesteście. I widziałem, że są portrety ludzi znaczących dla historii Polski, dla kultury, dla wiary, dla rozwoju nauki. Więc jesteście spadkobiercami tych osób. I czego czasami się lękamy? Pamiętacie, jak wczoraj mówiłem, ktoś mówi po francusku, po angielsku, w innych językach. Jest coś w nas, że się boimy. Zauważcie, że jest w naszym życiu coś takiego, że boimy się rodziców. Boimy się nawet bliskich tutaj osób, z którymi chodzimy do szkoły. Boimy się nauczycieli. Boimy się stracić twarz. Boimy się zadać głupie pytanie. To znaczy nie, boimy się zadać pytanie, bo myślimy, że ono będzie głupie. Boimy się. Boimy się, że ktoś coś powie o nas. Cały czas żyjemy w lęku. Co będzie jutro? Co będzie pojutrze? Czy zdamy egzamin? I to jest ukąszenie węża. I teraz Bóg, co chce Bóg z nami zrobić? On chce zabrać ten lęk. Właśnie obmycie nóg to jest jednym z gestów, jakby ja chcę wam pomóc. I to tylko Bóg może zrobić. Wtedy, gdy uznajemy, czego się boimy i dość często, gdy jesteśmy w stanie powiedzieć, ja się boję tego. I mamy przykłady tego w Piśmie Świętym. Za każdym razem, jak Bóg spotykał człowieka, to człowiek się bał. Przykład. Przykład, na przykład świętego Pawła. On upadł na ziemię. Przykład Mojżesza. Usłyszał swoje imię
i zaraz padł na ziemię, bo przestraszył się. Zobaczcie, nie dość, że boimy się siebie nawzajem, to zaczęliśmy się bać Boga. I teraz Kościół, biorąc tekst Pisma Świętego, chce nam pokazać, czy jest możliwa zmiana. Czy jest możliwe zabranie z naszego serca tego lęku, żebyśmy się przestali bać. Wiecie, ja myślę, że to by była chyba największa sprawa w naszym życiu, gdybyśmy się wreszcie przestali bać. Gdyby uśmiech zakwitnął na naszej twarzy. Gdy osoba, która siedzi obok, przestaje być konkurentem. Osoba, której nie znam, przestaje się jej bać. Ja myślę, że problemem naszego Kościoła jest to, że się boimy nawzajem siebie. A więc, żeby to pokazać, zacznijmy pewien powrót, ale to potrzeba troszeczkę odwagi. Ja bym poprosił teraz, żeby każdy z was, bo tak jak siedzicie, nie wiem dlaczego, żeście tak usiedli, ale widocznie Pan Bóg tak chce. Więc teraz są osoby wokół was, że chcę, żebyśmy powstali, każdemu dali rękę i powiedzieć mu, dobrze, że jesteś. Dobra? Ale wokół tych osób, których jesteście. Może to są osoby, które normalnie nie dajecie ręki. Dajcie mu rękę i powiedz, dobrze, że jesteś. Dobra? Dawajcie. Dobrze, że jesteś. 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 Dobrze, że jesteście, także usiądźcie. Słuchajcie, co się stało, żeście przez chwilę się uśmiechnęli? Zobaczcie, to jest raj, to jest raj. To jest element, gdzie przestaliśmy się bać. Co nam przeszkadza zrobić coś takiego każdego dnia? Dobrze, że jesteś. Wczoraj miałem okazję wyjść sobie na miasto, bo pytałem się, co to można zobaczyć w Inowrocławiu. Jestem pierwszy raz w życiu. Piękne miasto. Widziałem, nie, możecie się śmiać, ale dla mnie piękne miasto. I poszedłem do Solanek, jak się nawdychałem tej soli. Krówki sobie kupiłem, pogadałem z tym, co sprzedaje krów. Poszedłem do księgarni, pogadałem z kobitkami, bo widziałem, że ma krówki. No to, o, ksiądz ma krówki. A może poczęstować? A nie, nie, my nie bierzemy, ale widzimy, dlaczego ksiądz chodzi. Mówię, no tak, chodzę. Chodzę, nie? Bo mi piersi opadła, nie? Także widzicie, jak od razu lepiej się czujemy, ale Bóg sprawia, daje nam pewne znaki powrotu, jak można wrócić. I zobaczcie, mieliście może okazję być w środę popielcową na mszy. Jest ryt w Kościele katolickim, ryt popiołu. Pamiętacie, jakie ksiądz wymawiał słowa, kładąc właśnie na wasze głowy popiół? Pamiętacie te słowa? Jakie słowa ksiądz wymawia? Kto pamięta? Prochem jesteś i w proch się obróci. Skąd te słowa pochodzą? Prochem jesteś, w proch się obrócisz. Z Pisma Świętego. Bóg, stwarzając Adama, powiedział, prochem jesteś i w proch się obrócisz. Jest jeszcze inna formuła, którą można powiedzieć. Tutaj zobaczymy, czy ojciec Piotr zna. Jaka jest inna formuła, którą można użyć? Wiadomo, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. No wiadomo, nie wszyscy wiedzą. Nie? No, słuchajcie, i druga formuła jest nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Którą żeście formułę użyli w tym roku? Każdy jak chciał, czyli albo jedną, albo drugą. Którą wy byście woleli, żebym ja powiedział nad wami? Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, czy prochem jesteś i proch się obrócisz. Którą wolicie? Obojętnie? Dobra. Ja wybieram prochem jesteś i proch się obrócisz. Czy jest to dobra nowina dla was? Zwłaszcza gdy byliśmy świadkami po pogrzebie. Widzieliśmy wczoraj pogrzeb, widzieliśmy wczoraj, jak się paliła Bazylika Notre Dame. Prochem jesteś, proch się obracasz. Czy tam jest dobra nowina? Jest. Ta prawdziwa. Jest. Dlaczego? Dlatego, że można, język hebrajski jest taki, wiecie, można wiele rzeczy mówić, mówiąc jedyne słowa. Bo jeżeli Pan Bóg, bo chodzi o proch, nie? I teraz jak
Pan Bóg z tego prochu stworzył Adama i mówi, z prochu jesteś i w proch się obróci. Czyli jest jakaś taka ciągłość, nie? Ale skąd Pan Bóg wziął tą ziemię do stworzenia Adama? Skąd ona pochodziła? Z waszego ogrodka? Nie. Skąd? Z raju. Z raju. Patrzcie. I teraz... Bardzo dobrze, z raju. Bardzo dobrze. Z raju. Ale wtedy jak możemy przetłumaczyć ten tekst? Z raju jesteś do raju. To chodź bliżej, bo ja ciebie nie słyszę, no. Z raju jesteś do raju. Z raju jesteś i do raju wrócisz. I zobaczcie, że teraz Bóg już wtedy przewidział, widział, że się boimy, że ten lęk nas paraliżuje, że mamy problem z podejściem do drugiego człowieka, mamy problem z podejściem do Boga. Przestaliśmy zauważać obecność Boga. Problemem naszym jest, boimy się samotności, boimy się, że nie będziemy żyć dla kogo, że ktoś nas nie przyjmuje w życiu. To jest największy strach, który mamy. To jest strach, że nie jesteśmy kochani. Bo dlaczego? Dlaczego się boimy na przykład rodziców? Bo gdzieś tam żeśmy się nauczyli, że na ich miłość trzeba zarobić. Jak macie dobre stopnie, jak posprzątacie pokój, jak nie rozrabiacie, rodzice was kochają, tak? Ale czasami obrywa się nam i wtedy mamy wrażenie, że nas nie kochają. Wtedy pojawia się wątpliwość. Rodzice? Po co oni? Przecież oni nic nie rozumieją. No bo nic nie rozumieją. Bo w naszych sercach dzieją się różne rzeczy. I teraz boimy się nauczycieli. Czego oni egzaminy? Kurka, wymyślili egzaminy. Wiecie, czego ja się najbardziej bałem w szkole? Kartkówek. Ja pierdolę. Bo to najgorzej, nie? Wyciągamy karteczki. Boże, normalnie całe serce tak. Czego się boimy? I Bóg właśnie chciał poprzez posyłanie proroków, poprzez posyłanie swojego Syna, chciał nam pokazać drogę powrotu. Ale niestety to padło nam na oczy, padło nam na uszy, padło nam na całe życie. Bo zaczynamy się zastanawiać, a gdzie jest ten Bóg? Przed chwilą był pogrzeb dziewczynki iloletniej? 7-letniej. Gdzie jest Bóg? Boję się Go. Bo jeżeli ona umarła, to ja też mogę. Boję się, bo jeżeli ktoś jest chory, to też mogę zachorować. Boję się, bo jeżeli ktoś nie zdał egzaminu, ja też mogę nie zdać. Boję się, bo chcę chodzić z tym chłopakiem, a on może mnie odrzucić. Boję się, bo chcę dostać się do takiej szkoły, a może nie jestem na tyle inteligentny, inteligentna. Boję się, bo mam przyjaciół, przyjaciółkę, a może nie tak do końca jesteśmy szczerzy. Boję się. I wtedy Pan Bóg zaczął nas uzdrawiać. Pierwsza rzecz, jak uzdrawią, myślę, że musi uzdrawić nas wzrok. Czy jest ktoś odważny, które mogę zadać jedno pytanie? Albo dwa. Tak? Chciałbym... Słuchaj, czy masz bardzo dobry wzrok? W miarę, tak? Okularów potrzebujesz, czy nie? Raczej nie. W porządku, słuchaj. Chciałbym, żebyś się dobrze spojrzał i powiedział nam wszystkim, co widzisz, dobra? Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia Palotinum. Super, super. Czy są jakieś inne szczegóły, które widzisz? Mogę powiedzieć o tym takim obrazku, czy... Nie, no szczególnie nie. Nie będę wchodził na jakieś kwestie takie filozoficzne. Już po prostu powiem, co widzę i tyle. Dobra. I to widzisz, tak? W filozofię nie wchodzę. Dobra. Spróbujemy, bo musimy kupić okulary. Niestety, wiesz, musimy kupić okulary. Poszukamy tutaj z tej strony. Kto chce spróbować? Masz okulary? Ja też mam. Dobra, powiedz mi, co widzisz. Święte.
Więc tak jak kolega mówił, Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, wydawnictwo Palotinum. Chciała więcej? No i... Dobra, słuchajcie. Chcecie się pomodlić, żeby nasz brat i siostra przejrzeli? Panie Boże, mamy problem ze wzrokiem. Ojcze, nie widzimy w naszym życiu, bo skupiamy się na tylko jednych rzeczach. Nie widzimy poza tym, co jest przed naszym nosem. Widzimy czasami tylko nasz egoizm, dlatego pomóż nam zobaczyć w większej perspektywie. Amen. Zobaczymy, czy moja modlitwa zadziałała. Powiedz mi, co widzisz. Słowo Boże. Dalej. Biblia. Dalej. Dobrze. Słuchaj, to tak ma być. To tak ma być, bo na tym polega mój przykład. Dobra, co widzisz? Ksiądz z drugiej strony pokaże, to może coś więcej będzie widać. Brawo! Co widzisz? Jubileusz, Chrystus wczoraj, dziś, zawsze, no Domini 2000 tutaj. Widzicie, modlitwa zadziałała? Ale to nie wszystko. Przepraszam, a dlaczego mnie nie widzicie? Ja nie powiedziałem wam, że ma się tutaj się patrzeć. Ja wam powiedziałem, że na tym polega... Właśnie na tym to... Nie powiedziałem ile palców, nie powiedziałem spójrz... No właśnie. Także ja się spytałem, powiedz mi, co widzisz. Nie mówiłem, spójrz się tutaj i powiedz mi, co widzisz. Ten przykład pokazuje nam czasami, jak patrzymy. Widzimy tylko pierwszą powierzchnię, ale nie widzimy dalej. Nie widzimy dalej poza tym, co nam się przedstawia. Dlatego w Kościele dość często są znaki obmycia nóg. Co widzisz? Myję nogi. Ale co to znaczy? Co widzę? Spójrz się na mnie. Co widzisz? Kogo widzisz? Dobra, ale załóż okulary wiary. Kto to jest dla ciebie? Z wiarą. Przez Boga, czyli jest stworzony. Widzicie? Widzimy dalej. I co możesz odkryć? Że to jest twoja siostra we wierze. To jest twoja rodzina. Bo jest wspólny ojciec. Ja zawsze podawałem przykład w Kanadzie. Ja mówię, wiecie, jak dawniej było... Komuniści uczyli nas, że Boga nie ma. No ale gdzieś ja się tam zbunowałem, bo ja mówię, to jak Boga nie ma, to my nie jesteśmy. Nie ma wtedy braterstwa wśród nas, bo nie mamy ojca. I widzicie, dzięki Bogu, teraz widzicie lepiej. Dlaczego ksiądz, jak pokazuje hostię, normalnie co widzisz? Kawałek jakiegoś białego opłatka. Ale we wierze co widzisz? Boga. I na tym polega, że czasami my się zatrzymujemy na pierwszym etapie i nie widzimy dalej. Dlatego mamy problem z zobaczeniem Boga w naszym życiu. Czy Bóg jest twoim, czy widzisz Boga w twoim życiu? Tylko, że na co się patrzysz? Bo jeżeli nie spojrzysz się poza tym, co widzisz, jeżeli nie zauważysz drugiego w drugim człowieku, nie tylko kogoś, kto ma coś zrobić dla ciebie, ale że zobaczysz w drugim człowieku kogoś, dla kogo ty możesz coś zrobić. To, co powiedział chyba Kennedy. Nie pytaj się, co Ameryka może zrobić dla ciebie. Spytaj się, co ty możesz zrobić dla Ameryki. Wiesz, takie spojrzenie szersze. I tak tego doświadczył na przykład Mojżesz. Mojżesz pewnego dnia zobaczył krzak gorejący. Podszedł. I kogo spotkał? Ogień? Nie, Boga. Ale podszedł. Widzicie, że zazwyczaj jest ten wysiłek podejścia. Po francusku jakie słowo bliźni albo ktoś, kto jest bardzo blisko? Prochain, mon prochain. Ale to jest bardzo blisko takiego słowa, kto jest moim bliźnim. Pamiętacie, w Ewangelii był taki przykład z dobrym Samarytaninem, że był człowiek, który został napadnięty, przechodził Lewita, czyli taki, gdzie jest nasz
Filip. Nie ma. To taki był ministrant, nie? Taki lewita. Przeszedł i poszedł, co by dał. On słyszy, o, jest. Dobrze. Później następnie przeszedł ksiądz. Ksiądz przeszedł, popatrzał i poszedł. Ale przyszedł Samarytanin. I co zrobił Samarytanin? Podszedł. Co po francusku mówi saproché. Czyli proszę i saproché. Czyli to jest bliźni po polsku, co znaczy zabliźniać się. To znaczy, że dwie rzeczywistości stają koło siebie blisko. To jest mój bliźni. To jest ktoś, kogo ja potrzebuję i ktoś, kogo nie potrzebuję. I zobaczcie, co przed chwilą, co żeście zrobili? Dotknęli swoich rąk. Ale co żeście zrobili? Otworzyli rękę. Zobaczcie, jakie gesty są bardzo ważne. Pokaż komuś tak rękę, a pokaż komuś tak rękę. Kto jest moim bliźnim? Wystarczy gesty, zobaczcie, w życiu i odkryć, patrzeć poza tym. I Mojżesz zobaczył ogień, ale spotkał Boga. Czasami w naszym życiu widzimy pewną rzecz, ale to Bóg pozwala nam się spotkać. Drugi przykład. To, co się słyszy. Czy potrafimy usłyszeć Boga? Wiecie, podam wam przykład z mojego życia. Jest taki przykład w Piśmie Świętym o Samuelu. Nie wiem, czy słyszeliście, ale jest taki mały chłopak. On jest w świątyni. Historia polega na tym, że on przychodzi, bo w czasie w nocy słyszy swoje imię. Samuelu, Samuelu. Ale on wstaje, poszedł do księdza i mówi, tak wołałeś mnie? A ten mówi, nie, idź spać. No to mały Samuel poszedł spać. Znowu słyszy Samuelu, Samuelu. Znowu się obudził, poszedł do księdza i mówi, no wołałeś mnie. Mówi, nie, ja się nie wołałem. Ale, i tego wam życzę, żebyście mieli takie osoby w życiu. To może być przyjaciel, koleżanka, sąsiad, ktokolwiek, rodzic, nauczyciel. Życzę wam spotkać takich ludzi, którzy wam pokażą w życiu pewien kierunek. On jest bardzo ważny. Bo dlaczego jest bardzo ważny? Bo jeżeli my mamy, Bóg mówi, wyszedłeś z ziemi raju i wrócisz do ziemi raju. Tylko gdzie ta podróż jest? I teraz mam do was pytanie. Czy, jeżeli bym was spytał, macie takie pragnienie podróżowanie, to jaki kraj byście pierwszy chcieli odwiedzić? Czy jest ktoś, kto chce się podzielić? Ja bym chciał odwiedzić ten kraj. Indie, dobra. Izrael, super. Gdzieś byście chciały pojechać, dziewczyny? Francja? Do Francji. Très bien. Gdzie byś pojechał? Jakbyś miał za darmo bilet, wszystko opłacone, słuchaj. Do Brazylii. A czemu nie macie jednego dnia tam pojechać? Zacznijcie się przygotowywać. Chcesz jechać do Brazylii? Naucz się, jakim tam? Portugalskiego. Uczysz się portugalskiego? Dopóki się nie nauczysz, tam nie pojedziesz. A jeżeli pojedziesz, to tylko lody sobie kupisz, nie? A pojedź i zjesz dobrego steka, bo tam są dobre steki. We Francji. Uczy się francuskiego? Zobaczcie, ona już zaczęła drogę. Moi drodzy, na tym polega. Teraz zacznijcie podróż. Bo Bóg was daje takie pragnienie. Dokąd chcecie dojść? Ale zaplanujcie tą podróż. Bo jeżeli nie zaplanujesz, to tak jakbyś teraz powiedział, dobra, ja chcę dojechać do Paryża. To ja się mogę spytać, wychodząc z kościoła, żeby dojechać do Paryża, w którą stronę pójdziesz? Prosto, w lewo czy w prawo? Może w prawo czy w lewo, bo tam jest pociąg, a pociągiem mogę dojechać do lotniska. Z lotniska, czyli muszą być etapy. Jeżeli tego nie zrobicie, a Bóg daje takie etapy, jeżeli nie wiecie, dokąd chcecie jechać, nie dojedziecie tam. Dlatego należy się jakby zacząć słuchać. I pewnego dnia zadano mi pytanie, które ja wam chcę dzisiaj zadać.
Czy wszyscy z was są chrzczeni? Tak? Tak? Czy wszyscy z was są bierzmowani? Czy jest ktoś, kto może nie był bierzmowany? No to mogę się was... dobra, tu was nie będę męczył, dobra. Zadam wam pytanie. Czy znacie swojego Boga? Czy mnie znacie? A jak można powiedzieć, że ja kogoś znam? Dobra, znacie mnie? To jak mam na imię? Znamy się. Znaczy, ty mnie znasz, bo ja... Jak masz na imię? Wojtek. Wojtek, ja jestem Jarek, na drugie mam Wojtek. Także Wojtki się trzymają razem. Nie? Bo zobaczcie, na czym polega poznanie kogoś po imieniu. Więc jak ja... Słuchajcie, jest taki przykład, że gdybym tak znienacka wpadł do domu jednego Żyda, Hebrajczyka, i mówił, ty, stawaj, ty, jak ma na imię twój Bóg? Co odpowie mi Żyd? Jak ma na imię Bóg Żydów? Jahwe. No on wie. Teraz ja wpadam do domu Ben Ladena, tylko że jego trudno będzie obudzić, bo on już jest umarły. To obudźmy jakiegoś po prostu muzułmanina i się spytajmy, słuchaj, ty, jak ma twój Bóg na imię? Co mi odpowie? Allah. Łatwiej jest świadkowi Jehowy, nie? Jak świadka Jehowy obudzę, to jak mi, co mi powie? Jehowa. Teraz was budzę. Słuchajcie, dzisiaj w nocy ja przyjdę do was, w środku nocy i ty, słuchaj, zapomniałem, jak się Bóg nazywa. Powiedz mi, jak twój Bóg ma na imię. Co mi odpowiesz? Opa, jedziemy. Powiedz, ty proponujesz? Bóg. Dobra. Jeżeli ja powiem, jak ma na imię prezydent Stanów Zjednoczonych, ty mi odpowiesz prezydent. To nie jest... Sprostując ten arabski, Allah to jest po prostu Bóg w tłumaczeniu na nasz język. To nie jest żadne imię specjalne. Ale tak go wzywają. Tak go wzywają, tak jak my mówimy Panie Boże. Dobrze, w porządku. Nie mam nic przeciwko temu. Tylko zaraz coś pokażę. Jeżeli zadaję pytanie, to wiem, że nie odpowiesz. Dobra, lecimy. Jak ma na imię twój Bóg? Bóg chrześcijan, jak ma na imię? Jak możemy go wzywać, naszego Boga? Jak, co proponujecie? Ja was budzę w nocy, dzisiaj przyjdę. To będzie, nie będzie ten miły sen, tylko będzie normalnie dramat. Zawał. Co proponujecie? Jak wzywacie swojego Boga, żeby z nim się skomunikować? Jak ma na imię? O, Panie Boże, dobra. Inaczej? Jezus. Też można. Czemu nie? Tylko to nie jest całkowita prawda. Pośpieszę się, bo już mi czas ucieka. Pomogę wam. Wystarczy, że zmienię formułę i powiem, a jak się modlicie, to w imię kogo się modlicie? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jak bardzo ważne jest odkryć, że Bóg jest Ojcem. Dalej Jezus powiedział, nie jest Ojcem. Jak chcecie się modlić do Niego, to mówcie Abba. Widzę, że hebrajski znasz, co to znaczy Abba? Ojcze. Tatusiu. Słuchajcie, tak Jezus chciał, abyśmy mówili do swojego Boga. Nie tam, znaczy ojcze tak, ale tatusiu. Bardziej właśnie sentymentalnie. Bóg jest tym, który nas kocha. Tatusiu, pomóż mi. Bądź ze mną, ja się boję. Teraz Jezus. W imię Ojca. Dlaczego dotykamy głowy, jak mówimy w imię Ojca? Zastanawialiście się, dlaczego zrobimy ten znak w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego? Dlaczego nie robimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego? Bo Ojciec jest tym, który wszystko stworzył. Jezus przyszedł do nas, aby być pomiędzy nami i ogłosić nam pewną rzecz. Bóg was kocha. I On starał się przez 3 lata udowodnić nam, jak Bóg nas bardzo kocha. Jak Bóg chce nam zabrać lęk, nawet przed śmiercią. Całe 3 lata chodził i wiecie, jeszcze go za to ukrzyżowali. Nie wiem, w waszej szkole słyszałem taki przykład,
że był młody człowiek, który rozabiał w każdej szkole, więc go przenosili ze szkoły do szkoły i nie mogli sobie z nim poradzić. Wreszcie postanowili, jest chyba ostatnia szansa, siostry jakąś mają tam szkołę katolicką i chyba może sobie dadzą radę. No i ten chłopak poszedł do tej szkoły. Słuchajcie, po tygodniu nie ma żadnych problemów. Po miesiącu żadnych problemów. I oni do tych siostry, co wyście zrobiły? Jak wyżeście, jak wam się udało, że on jest no, normalnym uczniem? Bo w innych szkołach to miał problemy. A siostry mówią, nie wiemy. On przyszedł i taki już był. No to spytali się tego chłopaka. I wiecie, co on odpowiedział? Wiecie, jak ja przyszedłem do tej szkoły katolickiej, to w tej szkole był powieszony krzyż i jakiś tam chłopak na nim wisiał. I on mówi, ja sobie zdałem sprawę, że chyba jak tutaj się w tej szkole źle się zachowuje, to wszystkich wieszają na krzyżach. Wie, co się przestraszył, i... ale to była jego interpretacja. Teraz kończąc, chcę wam pokazać, w jaki sposób Jezus chce, abyśmy uwierzyli, że Bóg jest po naszej stronie. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Czy Bóg, który nas miłuje, co nas może od miłości odłączyć, od miłości Boga, mówi święty Paweł. Co może nas odłączyć? Grzech? Prześladowanie? Co może nas... Wysokość, głębokość? I mówi na końcu, nic nie może nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie. Czy dobrze usłyszeć? Nic! Więc, mój drogi przyjacielu, nigdy nie wolno. Duch Święty, gdy upadniesz, co on będzie z tobą robił? To, co ja zrobię z wami. Wstanę. No teraz usiądź. To zrobi z wami, że jak upadniesz, on w twoim sercu, jeżeli nawet nie będziesz się wiedział, jak modlić, Paweł mówi, jeżeli nie będziesz się wiedział, jak modlić, Duch Święty będzie w tobie mówił, powstań, krzycz do Ojca, Abba, Ojcze, pomóż mi, wyrzuć ze mnie lęk. I słuchajcie, w Kanadzie jest taki zwyczaj, to jest bardziej świąteczny zwyczaj Bożego Narodzenia. Jest taki zwyczaj, wiecie, na choince różne rzeczy się wiesza. Nie mam czasu, żeby opowiedzieć wam, co to wszystko znaczy, a to znaczy. Ale jedną z rzeczy, która się wiesza, to jest taka czerwona kokardka. Nie wiem, czy tu już w Polsce zaczynają takie kokardki czerwone wieszać. Ale między innymi są takie, już teraz nie kokardki na Dzień Zwycięstwa się wiesza, nie? Są takie rzeczy. Ale oni wieszają czerwone kokardki. Wiecie dlaczego? Jest historia na ten temat. Był młody człowiek, który zrobił coś złego i znalazł się w więzieniu. Przebywał w więzieniu około 10 lat, ale każdego razu, jak pisał do swoich rodziców list, nie otrzymywał odpowiedzi. I gdy kara minęła, ten człowiek napisał ostatni list. Pisze, że mamo, tato, ja wychodzę z więzienia tego dnia i nie mam gdzie wrócić, bo mnie przyjaciele opuścili. Przez 10 lat straciłem z wszystkimi kontakt. Ja bym chciał wrócić do domu, ale nie wiem, czy możecie mi przebaczyć. I napisał na końcu, jeżeli ja będę przejeżdżał autobusem tego dnia o tej godzinie koło naszego domu. I chciałbym, żebyście, jeżeli mi przebaczycie, zawiesili czerwoną kokardkę na drzewie, które jest obok naszego domu. Jeżeli ta kokardka będzie, to będzie znaczyło, że chcecie, żebym był w domu, żebym wrócił do domu. Ale jeżeli jej nie będzie, to będzie dla mnie znak po prostu, że no nie jesteście gotowi, to jeszcze nie jest czas. Ja po prostu sobie pojadę dalej. Tak wsiadł do autobusu. Jadąc, bardzo się bał. Spoglądał co chwilę przez okno. Zacierał ręce. Ocierał czoło. W pewnym momencie towarzysz podróży, który podróżował razem z nim, mówi, widzę, że pan jest jakiś przestraszony, mogę jakoś pomóc. I wtedy on opowiedział swoją historię. Mówi, za 10 minut
ten autobus będzie jechał przed moim domem. I ja nie wiem, co zrobić, bo jeżeli tej kokardki nie będzie, to ja właśnie nie mam gdzie pojechać. Nie wiem, co będę robił. I właściwie to ja się boję spojrzeć, czy coś tam jest, czy czegoś tam nie ma. Czy ta kokardka będzie wisieć, czy nie. I właściwie to mówi do tego towarzysza podróży, ja mam do ciebie prośbę. Ja się boję nawet patrzeć. Możesz się patrzeć ty. I powiesz mi, czy kokardka jest, czy nie, bo się boję, co mnie może spotkać. Te 10 minut trwało jak całe wieki. Autobus jechał, jechał. I w pewnym momencie, przejeżdżając koło domu, towarzysz podróży położył rękę na jego ramieniu i mówi, patrz. I gdy ten podniósł głowę, zobaczył, że całe drzewo usłane jest kokardkami. Zobaczcie, co Bóg Ojciec dla nas zrobił. Powiesił Jezusa na krzyżu. Jako kokardkę, mówiąc nam, i to, co Jezus powiedział, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ojcze, niech wrócą do domu. Ojcze, niech przestaną się bać. Dlatego jak po zmartwychwstaniu, pierwsze słowa, jakie mówi pierwsze słowa, czy jest ktoś z was, to pamiętaj, tu może Duch Święty będzie wtedy działał, bo Duch Święty jest tym, który pozwala mówić. Pamiętasz, co mówił Jezus zmartwychwstały, gdy pojawia pierwsze słowa, które mówi do uczniów. Pamiętasz? Tak. To powiedz głośno, jakie pierwsze słowa Jezus powiedział do swoich uczniów? Nie lękajcie się. Nie lękajcie się, ja jestem. Jestem z wami, pokój wam. Dlatego, moi drodzy, i ja wam życzę tego pokoju. I ja wam życzę, abyście poza tym, co widzieli obecność Boga w waszym życiu. Życzę wam, abyście doświadczyli miłości, miłości ludzkiej, miłości Boga. Bo ten, kto jest który jest kochany, nie czuje się samotny. Ten, który jest kochany, rozwija się. Ten, który jest kochany, zrealizuje swoje marzenia. Pojedź do Francji, pojedź do Brazylii. Jedźcie, ale pamiętajcie, że Bóg was kocha. Ja kiedyś jako młody człowiek, będąc w waszym wieku, siedziałem w pokoju i tutaj może... Nie wiem, wiecie, ja się na przykład gramatyki bardzo nie lubiłem uczyć, bo uważałem, po co mi się to przyda. Uczcie się, bo później musiałem się tego wszystkiego nauczyć sam. Bo jak mi przyszło się uczyć hebrajskiego, greckiego, francuskiego, angielskiego, włoskiego, to musiałem się to wszystko sam uczyć. Korzystajcie, przygotowujcie waszą podróż już teraz. Realizuj twoje pragnienia, twoje marzenia, miej marzenia. Bóg ci pomoże. Dlaczego? Bo jest twoim ojcem, jest twoim tatusiem, on chce ci pomóc i po to posłał swojego syna, żebyś się poczuł dobrze, żebyś się przestał bać. Dlatego, moi drodzy, proponuję wam taki na koniec już tego dnia taki krótki rytm, krótki gest, prosty gest. Proponuję, bo za chwilę wystawimy na Święty Sakrament, dobrze? I wtedy ja pokażę wam, jak to będzie, wtedy będziecie też pewniej czuli, że każdy z was, wychodząc z ławki, podejdzie tutaj do tego miejsca, gdzie jest woda święcona. Wiecie, za każdym razem, jak w kościele dotykamy wody święconej i kreślimy imię Boga na naszym ciele, mówiąc, że On jest naszym Bogiem, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, przypominamy sobie, że jesteśmy dziećmi Bożymi przez chrzest. Ale Bóg uzdrawia jakby nasze oczy, nie? Następnie, żeby uzdrawił nasze uszy, każdy z was będzie mógł wybrać sobie tekst Pisma Świętego. Ja chcę podziękować serdecznie tym, którzy pracowali całą noc dzisiaj, czy tam dzisiejsze rano, i którzy przygotowali tekst Pisma Świętego. Niech to będzie tekst, który będzie dla ciebie takim mottem dla twojego życia, czy tego czasu, który nadchodzi. I gdy weźmiesz ten tekst, będzie wystawiony na Święty Sakrament, po prostu podejdziesz do
każdy z nas podejdzie do Najświętszego Sakramentu, tutaj możemy uklęknąć wokół i po prostu sobie przeczytaj ten tekst. Niech to będzie słowo, które Bóg kieruje dzisiaj do ciebie. I wtedy kończąc, po prostu pomodlimy się i poprosimy, bo jest ta trzeci element, wychodzić, iść do drugiego. Idąc przez świat, być tak jak Jezus. Zobaczcie, Jezus bardzo dużo chodził, a to zmuszało uczniów, żeby chodzili za Nim. I kto jest uczniem? Nie ten, kto siedzi, tylko kto nauczył się i jest w stanie wykorzystać tą wiedzę, wychodząc ze szkoły. Wiecie, że fatalnie by było, gdybyście byli tylko uczniami po to, żeby się nauczyć. Nie. Bądźcie uczniami, którzy się nauczą i wykorzystają tą wiedzę dla dobra innych i dla swojej radości. Jest ważne nauczyć się czegoś, ale jeszcze ważniejsze, bo tu widzę, chyba są nauczyciele. Chcę wam podziękować za to, co robicie, bo ja nie za bardzo lubiłem nauczycieli wtedy, gdy mnie pytali. Ale teraz ich lubię, dlatego że mnie nauczyli czegoś. I że wiem, że tą wiedzę mogłem wykorzystać. Gdy znalazłem się w Kanadzie, pierwszy raz wychodzę i oni do mnie po francusku, a ja, je suis Jarek, je ne comprends pas. Ale przynajmniej to powiedziałem. To był pierwszy krok, który zrobiłem w Kanadzie, bo chciałem kiedyś do Kanady zajechać. Marzyłem bardzo, żeby być w Rzymie. I jestem w Rzymie. Została mi jeszcze jedna, znaczy dwie podróże mi zostały. Chcę zobaczyć Australię i chcę zobaczyć niebo. I się przygotowuję już teraz, tylko muszę więcej języków, bo tam w niebie to gadają we wszystkich językach, nie? To jeszcze się muszę następnych, ja jeszcze mam hiszpański do zrobienia i nie wiem, portugalski może, bo to wszystko blisko. Dlatego, moi drodzy, dziękuję wam za ten czas. I tego wam życzę, abyście doświadczyli obecności Boga, abyście doświadczyli miłości, abyście wykorzystali dary, które już teraz macie, ale zacznijcie podróż od dzisiaj. Nie odkładaj tego na później, bo jak ten, co miał jechać do Brazylii, nie nauczy się hiszpańskiego, to nie odwiedzi Brazylii. Także za chwilę poprosimy ojca Piotra, aby wystawił Najświętszy Sakrament. Po chwili ciszy ja podejdę i po prostu zrobicie to, co ja, dobra? I wtedy wszyscy się zatrzymamy wokół Najświętszego Sakramentu. Także ojcze Piotrze, można. Jezu, ufam Tobie, 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 Jezu, ufam Tobie. Jest trochę osób jeszcze z tyłu, tak jak żeście zrobili przejście, żeby można było wejść tutaj do prezbiterium. Jezu, Ty przyszedłeś nie po to, aby nas potępić, ale po to, żeby nas zbawić. Bo nikt nie ma większej miłości od tej, który daje życie za przyjaciół swoich. Nie jesteście sługami, ale nazywam was przyjaciółmi. I zobaczcie, jaką miłością kochał was Ojciec. Zostaliście nazwani Jego dziećmi i rzeczywiście nimi jesteście. Nie lękajcie się. Ja jestem z wami. Pokój wam. To ja jestem. Jezu, zabierz naszych serc lęk. Zabierz naszych serc strach. Aby na nasze twarze powrócił uśmiech, aby w naszych sercach zagościł pokój. Abyśmy nauczyli się miłować tak, jak Ty miłujesz.
abyśmy umieli przyjaźnić się tak, jak Ty przyjaźniłeś się z uczniami. Abyśmy mogli, spotykając ludzi, dzielić się radością i naszymi darami z innymi. Nie pozwól nam zamknąć się. Nie pozwól nam wycofywać się. Nie pozwól nam bać się. Daj w nasze serca ducha mocy, ducha radości, ducha pokoju. Prowadź nas drogami życia i pozwól nam odkrywać ten piękny świat. Pozwól nam spotykać ciekawych ludzi. Pozwól nam doświadczać bogactwa kultury całego świata. To Ty powiedziałeś swoim uczniom: idźcie na cały świat. Pozwól nam, Panie, poznać ten świat, poznać ludzi, poznać ich zwyczaje. Pomóż nam odkryć, jak bardzo jesteśmy bogaci w miłość, w przyjaźnie, że mamy kolegów, koleżanki, mamy tych, którzy nam pomagają. Pomóż nam zmieniać nasze życie, bo sami nie dajemy rady. Tak bardzo się lękamy, tak bardzo wszystko przewidujemy. A Ty mówisz nam: nie lękaj się, ja jestem z Tobą, aby Cię chronić. Bo Ty jesteś dobrym pasterzem. Ty znasz owce swoje. I chociaż będę przechodził przez ciemną dolinę, nie będę się lękał. Bo kij Twój i laska pasterska są ze mną. I zamieszkam w domu Pana po wieczne czasy. Jeżeli ktoś z Was chce się podzielić słowem, które otrzymał, nie muszą to być wszyscy, może być parę osób, możemy się po prostu podzielić słowem, które żeśmy dzisiaj otrzymali, czytając je na głos. Kto chce? Cieszyć Twoim zbawieniem i umocnij mnie duchem ochoczym. Kto nie miłuje, nie zna Boga, Bóg jest miłością. Jesteś zgnębiona, moja duszo, i czemu jęczysz we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać. Zbawienie mego oblicza i mojego Boga. Według mnie z dołu zagłady wstał żywota, a stopy moje postawił na skałę. Nie bój się, nie lękaj się, Bóg sam wystarczy. Sam wystarczy. Nie bój się, nie lękaj się, Bóg sam wystarczy. Bóg sam wystarczy. Nie bój się, nie lękaj się, Bóg sam wystarczy. Bóg sam wystarczy. Nie bój się, nie lękaj się. Starczy Bóg.
Panie, Ty obdzielasz swoje dzieci błogosławieństwem. Ty dajesz nam życie. Ty dajesz nam wzrastać. Ty dajesz nam odkrywać świat. Dlatego prosimy Cię, błogosław nam wszystkim. Błogosław tych, których kochamy. Błogosław naszym bliskim. Błogosław tym, o których teraz pamiętamy, myślimy, których nie nosimy w naszym sercu. Błogosław wszystkim cierpiącym, tym, którzy są sami, którzy żyją w lęku. Obdarz nas swoją obecnością. Odkryj swoją twarz, abyśmy poznali, że jesteś obecny. I błogosław nam, Panie. Jakbyście mogli na chwilę usiąść, bo myślę, że ojciec Piotr ma jakieś ogłoszenia dla was. Kochani moi, tam według planu jutro 8:40 jest spowiedź, ale myślę, że możemy sobie nawet wcześniej przyjść. 8:30 już będą ojcowie tutaj spowiadali, jest taka możliwość. I punktualnie o 10:00 rozpoczniemy Eucharystię. Także zapraszam. Natomiast tak jak powiedziałem, za chwilę dla chętnych zapraszam na kawę, herbatę do salki, gdzie można zadać ojcu jakieś takie już pytania z życia wzięte, tak? Także zapraszam. Tam z tyłu, tak, Wojtek Stolarski będzie tam stał z ekipą. Jest ta akcja, o której wczoraj tłumaczyłem, woreczek ryżu, także też zachęcam. Szczęść Boże. Także dzięki. I dla tych, którzy chcą, spotykamy się w salce, a jak nie z wszystkimi, no to jutro się widzimy rano. Także dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.